We Wrocławiu zainaugurowano rok Edyty Stein, świętej Kościoła katolickiego i patronki Europy. Decyzję o ustanowieniu roku 2022 rokiem Edyty Stein podjęła Rada Miasta Wrocławia. Mija 130 lat od urodzin świętej oraz 80 lat od jej męczeńskiej śmierci w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Jej dorobek filozoficzny i teologiczny jest przeogromny i warty upowszechnienia, warty przypominania, warty translacji. To się też w Polsce dokonuje. Podkreśla wiceminister kultury Jarosław Selin. Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w pobożnej żydowskiej rodzinie. Była doktorem filozofii. Po okresie zwątpienia i ateizmu w wieku 30 lat przeszła na katolicyzm. Następnie wstąpiła do zakonu karmelitanek. Przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. Na cmentarzu żydowskim jest mogiła jej rodziców i wiele śladów życia Edyty Stein tutaj we Wrocławiu odnaleźć możemy. Przypomina prezydent miasta Jacek Sutryk. Nie ma grobu świętej. Jej ciało zostało spalone w obozowym krematorium, a prochy rozrzucone. Patronka Europy ustanowiona przez świętego Jana Pawła II pozostawiła po sobie jednak ogromny dorobek. Przypomina ksiądz Jerzy Witek, prezes Towarzystwa imienia Edyty Stein. Kiedy ogłaszamy rok Edyty Stein w naszym mieście, no to jest naprawdę szczególna okazja, żeby zbliżyć się i uwielbiać Pana Boga za to, że dał nam tak wartościowego człowieka. Program Roku Świętej Edyty Stein jest bardzo bogaty. Zaplanowano kilkadziesiąt wydarzeń, w tym koncerty, konferencje naukowe oraz publikacje, mówi Marek Mutor, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość. Pierwszy cel jest taki, żeby wśród Wrocławian zwiększyć świadomość tego miejsca i wiedzę o tym, kim była Edyta Stein. To jest cel pierwszy. Dla naszych mieszkańców, można powiedzieć, do nich adresowany. Cel drugi to opowiedzieć i sobie, i światu, że Wrocławianie to jest taka społeczność, to są tacy ludzie, którzy bardzo dbają o swoje wielokulturowe dziedzictwo. W rodzinnym domu Edyty Stein we Wrocławiu obecnie znajduje się jej muzeum.